A polityka Unii oczywiście, no już to widzimy, w Niemczech upadła koalicja Olafa Scholza, już właściwie pan Merz się wypowiada jako przyszły kanclerz, szef CDU i co, jak on się wypowiada? No wypowiada się w trumpowskim duchu nagle. Nagle powiada, że jak postawi warunki, to znaczy on postawi, nie? No to próbuje wyskoczyć oczywiście przed szereg, bo już wiadomo, co zrobi Trump, to teraz Niemcy próbują zawsze, oni muszą być prymusami, nie? Więc próbują to samo. Więc nagle kanclerz, jeszcze nie, przyszły kanclerz Niemiec powiada, że postawią warunki Putinowi i jak Putin ich nie spełni, to dadzą Ukraińcom rakiety dalekiego zasięgu i postarają się znieść te ograniczenia, że nie wolno Ukraińcom uderzać na terytorium rosyjskie. Czyli, że podgrzejemy wojnę do tego. To jest oczywiście propozycja, która przychodzi, znaczy postawa, która przychodzi z Waszyngtonu. Nie da się rozmawiać z Putinem, jeżeli mówimy jak Biden, ale nic nie zrobimy, bo się boimy, że to użyniesz broni atomowej. To Trump powie, jak coś będziesz straszył nas bronią atomową, to my cię też mamy czym postraszyć i to tak jeszcze bardziej, że sieć cicho, bo wyparujesz, nie? Mhm. I tak trzeba z Ruskimi rozmawiać oczywiście, czego demokraci w Stanach nigdy nie widzieli. Bardzo ciekawy jest wątek a propos tych rozmów i oczywiście przyszłości wojny na Ukrainie, że w rozmowach z Wołodymyrem Zełenskim brał udział oczywiście Donald Trump, ale także Elon Musk. Tak, to jest coś się na świecie dzieje. Naprawdę coś się na świecie dzieje i patrzcie państwo na te rozmaite znaki. Dla mnie no, najciekawsze jest to, że odchodzi się, już wyraźnie widać, że już obłęd klimatyczny już nie jest już modny. Już nie jest to modne. Już na tym COP29 nieszczęsnym w Azerbejdżanie. Widziałeś nasze stanowisko? Widziałem, jestem załamany. Chciałem oszczędzić pana prezydenta, ale no, to opowieści żenujące. Właśnie jesteśmy w poprzedniej epoce, tak jakbyśmy się chcieli zasłużyć tego, czy pan prezydent osobiście, nie wiem, chce być dobrze. Ale ja jeszcze mówię, nie chodziło mi o stanowisko merytoryczne, ale o tym też możemy powiedzieć, stanowisko Ministerstwa Klimatu, nasze, było puste. Te puste, podobno jakieś śmieci się tam walały. No, zwykle, nie, myślałem, że mówisz o tym, że pan prezydent, ale przy okazji że Polska też za klimat, wasz i nasz, my tu wszystko dla klimatu, zawsze i ja osobiście wszystko dla klimatu, a tak. Chiny, Ameryka, Indie, czyli państwa, które ponad połowę światowego dwutlenku węgla, w ogóle to olały. W ogóle tam nie przyjechały. Trump mówi jasno, wyraźnie, gaz, wiercimy łupki, wydobywamy gaz, wracamy do energetyki tradycyjnej, koniec z wariactwami ideologicznymi, że tam planeta płonie i tak dalej, wracamy do tego. Pani von der Leyen nagle mówi, że właściwie zamiast z Rosji, to z Ameryki gaz, można oprzeć całą energetykę europejską, zamiast Nord Streamu wbudować terminale, co to już widać, że też Niemcy się już pod nowego pana ustawiają, bo oni są, no oni widzą, że Trump po prostu skolonizuje Europę. No i to jest nowa, to jest, chyba już o tym mówiłem, to jest najważniejszy przełom, który widać. Demokraci, cała administracja Obamy, Bidena, i która się już szykowała i wszyscy uważali, zwłaszcza w Polsce miało to swoje konsekwencje, i wszyscy uważali, że Kamala Harris i to była taka... Ich podejście jest takie, że Europa nas za dużo kosztuje prędzej czy później, a nie jest już ważnym dla świata miejscem, więc prędzej czy później musimy to oddać. Europa dla Europejczyków, czytaj dla Niemców. I tylko ustalali warunki, targowali się. A Trump ma biznesowe podejście. Mówi, zaraz, jakżeśmy tyle wsadzili w ten interes, to co, teraz kreskę na tych zyskach stawiać i oddać je Chińczykom? Nie, my musimy to zmonetyzować. Czyli właśnie przejąć europejski przemysł, zrobić z Europy swój rynek zbytu, zmusić Europę, żeby się oparła na amerykańskiej energii, a nie na energii rosyjskiej. Z naszego punktu widzenia to są zmiany bardzo korzystne. Więc jak patrzę, jak teraz nagle się... Ci, co są cwańsi, już czują, że wiatr wieje z przeciwnej strony i się reorientują. Czyli tak naprawdę Rafał Trzaskowski jest cwany, tak? Wychodzi na to. Może jest zacwany, bo coś się wydarzyło i słuchaj, tą metodą płynnie, tym sposobem płynnie przechodzimy do spraw polskich, a dokładnie przenosimy się do Wrocławia. Co tam się wydarzyło? Powiedz. No ja tak do końca nie wiem, ale Ale możemy poplotkować, możemy się zastanowić. Czytałbym to przez klucz, nie wiem, czy państwo widzieli, bo to po internecie chodzi, że pan Nitras dowiedział się o tym, jak był na antenie. Widziałam tak? To, tak. I prowadząca coś tam mówi, że właśnie... O wiadomość z ostatniej chwili mamy, że aresztowany został pan Sutryk, a Nitras robi takie oczy. O Jezu.
Chwilę potem już załapał. Ale to było takie autentyczne i szczere. Ale to autentyczne. Widać, że w głębi duszy tak. Ten zabobon katolicki w nim siedzi. Tak widać, że jak takiego... Boga, to do Boga, mimo opiłowywania katolików. Ale to, o Jezu, no Sławomir Nitras uchodzi, ja tam słabo czytam te wewnątrzmafijne układy w obozie władzy, ale wychodzi na to, że ale mówi się, że Sławomir Nitras jest jednym z rozprowadzających Rafała Trzaskowskiego, no bo on nie ma opinii jakiegoś lidera. Mhm. Więc ma opinię człowieka, który wokół którego zgromadziłeś się taka kamaryla, która wie, że Trzaskowski jest bardzo popularny w sondażach, zwłaszcza w lewicowym elektoracie. Uważa, że Trzaskowski zostanie prezydentem, chce go wypromować na prezydenta. No i tutaj przez Sutryka, gdzie kontakty samorządowe, zaraz się okaże, że pani Dulkiewicz może też coś ma za uszami. Coś. Ja mam wrażenie, oczywiście to jest taka moja intuicja, która się potwierdza, mhm. że to jest wymierzone tak naprawdę w to, żeby opiłować, mówiąc językiem Nitrasa, żeby opiłować Trzaskowskiego. Tak, koncepcja... bo oni mieli też bardzo dużo wspólnych zdjęć. No, pozowali, przedstawiali się jako przyjaciele, tak? W ogóle tworzyli taką sieć takich tych PO-skich samorządowców, tu wielkie miasta, wielkie metropolie, które uratują klimat, bo tam będzie się w jedne łachy na 3 lata, zdaje się, tam, jeśli pamiętam, COP40. Tak, tam mięso program, będzie reglamentowane i tak dalej. I tak dalej, ale to nie za to Sutryk jedne łachy. Tylko za tak zwane Collegium Tumanum, czyli wystawianie... I znów wracamy do tych... Fałszowanie dokumentów, to jest do 5 ale lat. Ale przypomniały mi się Rafał Juniorki, czyli jednej juniorki na 3 lata. Ale... Koncepcja prezydencka Donalda Tuska była zupełnie inna. Tylko jak to kiedyś taka sztuka była, to sprawa się rypła. Sprawa się rypła w Ameryce. Znowu wracamy do Ameryki. No trudno, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Znaczy w tej chwili do Waszyngtonu. I tam się w pępku świata zachodniego wszystko pozmieniało. No bo... typowany był Radosław Sikorski. On ma być kandydatem na prezydenta. Z jakiegoś powodu w Platformie myślą, że on by wygrał te wybory. To jest moim zdaniem szaleństwem. Ale on też tak myśli. Publikował na swoim X-ie jakiś sondaż dla Wirtualnej Polski, z którego wynika, że z każdym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości by wygrał i tam właśnie prosił o to wsparcie, tak, to jest on tym numerem. Sondaż o tej sławnej pracowni Giertycha z podpaznokcia Giertychowego, co tam siedział przed wyborami, wypisywał PO 59%, prawda, tego Hołownia, czy nie, bo Hołownia zły, to Hołownia 3%. Pan Hołownia potem... to jest niezależne, ale do tego ale to niezależnym Hołowni to jeszcze za moment. Natomiast, no mówię, plan był taki, żeby powiedzieć, patrzcie, to jest prezydent, kandydat na prezydenta Platformy. Nie mówić, bo ważne to, że nie mający żadnej popularności w partii, nielubiany w tej partii, bez zaplecza, a więc równie bezpieczny, jak był kiedyś pan Komorowski. Mhm. To o to chodziło, żeby wprowadzić Tuskowi, o to, żeby pod żyrandol wprowadzić jakiegoś takiego nadętego, niezbyt ogarniętego człowieka, który mu nie będzie w stanie zaszkodzić. Trzaskowski też może nie jest aż tak bardzo ogarnięty, ale już te Nitrasy wokół niego próbowałyby przejąć partię i to jest dla Tuska bardzo niedobry wariant. Więc było powiedzieć, patrzcie, no jaki jest, taki jest ten nasz radio, może się trochę nadyma, ale jak on zadzwoni na prywatny telefon pani prezydent Stanów Zjednoczonych, prawda, jak jego żona zadzwoni tego, to na pewno zostanie telefon odebrany. I to by była prawda, bo Applebaum jest rzeczywiście w tym obozie lewackim, w neomarksistowskim w Stanach bardzo popularna. Jest, że tak powiem, produktem tego obozu, idealnym niemalże. I to byłoby wtedy plusem. I być może rzeczywiście ona by wygrała te wybory bardziej na zasadzie instynktu pańszczyźnianego Polaków, żeby głosować na kogoś, kto w Ameryce ma układy. No ale tak jak się stało, to Ann Applebaum jest najgorszym obciążeniem dla Sikorskiego. Te wszystkie brednie, te kłamstwa, które wypisywała o Trumpie, te kłamstwa, które wypisywała o Polsce, to wszystko. No i stąd taka najsławniejsza... Ale przecież oni mieli nawet wspólną książkę, Ann Applebaum i Donald Z Tuskiem. Tak. Tak, i tak. Tam też się te fragmenty znajdują. Nie, i to wszystko jest do sprawdzenia. Już w ogóle sam Sikorski ma tyle obciążeń wizerunkowych, bo przecież wróciłaby sprawa, jak to właściwie było z tym Oxfordem. Wróciłaby sprawa, jak to... A jak to było z tym Oxfordem? Nie wiem, no, ale w Polsce nie uchodziłoby to za studia skończone. To jest, on skończył studia zgodnie z brytyjskim prawem, to uchodzi za to, że ma je zaliczone. Ale u nas to by była to sytuacja trochę jak Aleksander Kwaśniewski. No, takie
skończone, ale bez dyplomu. No, przekładając to, bo tam jest oczywiście, ale nawet bardziej, jak on się tam dostał. Jak on w Afganistanie skąd się wziął. To byłyby pytania, które by zostały zadane, ale to nawet nie o to chodzi. Chodzi o dziesiątki jego kretyńskich tweetów, bo Radosław Sikorski ma straszny deficyt dojrzałości. On jest taki szczeniak, który jak coś złośliwego tam na ławce napisze, a dyrektor Skinner jest głupi czy coś takiego. Widać, że go to rajcuje, że się nie może powstrzymać. I tego mnóstwo zostało. No plus jeszcze te arcychamskie, głupie wypowiedzi o kobietach u Kulczyka na taśmie po pijaku, które nigdy nie przeprosił. Jeszcze pamiętam, jak straszył panią Lubecką, że 2 lata więzienia grozi za tym, tego, kto będzie wypominał, bo to nielegalnie była nagrana. Za wypominanie też? Jest taki artykuł, że jak się wykorzysta informacje z nielegalnego podsłuchu, to rzeczywiście 2 lata więzienia. Ale to jest na zasadzie, jak nie wiem, ty byś o swojej firmie z kimś rozmawiała, a ja bym podsłuchał i użył tego do manipulacji giełdowej. Wiedzy, która została z nielegalnego podsłuchu. Natomiast oczywiście nie takie androny, że gościu pijany bredzi, że jakaś kontrolerka z NIK-u przyszła taka, ten to zamiast ją tam przed tego dobrze, bo się babia czepia, to macio z Chobielina, kurde. No, wszystko, no i co by on by tam zrobił, z czego nie zrzucił i tak dalej. Tak, widzę, że... No wiem, znam to. I do tego ta Applebaumowa i dlatego ustawka... Bo jestem głęboko przekonany, że Monika Olejnik zrobiła ustawkę po prostu. Naprawdę? O to chodziło? Bo może państwo na pewno wiedzą, ale też wyjaśnijmy, o co chodziło. Był wywiad z Radosławem Sikorskim w tym słynnym programie Pani Olejnik i ona na koniec zapytała, ale tak całkiem miło, jak na nią trzeba przyznać, czy to nie jest problem, że ona to przeczytała w Tygodniku Powszechnym, czyli no wiemy, gazeta... Które się odcina, że twierdzi, że tak nie napisał. No ale sprzyjająca gazeta, ale... wiadomo komu i jakiej partii, czyli powiedzmy, że sprzyjająca temu środowisku Radosława Sikorskiego, że dla niektórych w Platformie Obywatelskiej korzenie żony, czyli pani Ann Applebaum, mogą być problemem, jeśli chodzi bardzo o ten delikatnie. Bardzo delikatnie. Ale on też całkiem nieźle z tego wybrnął. No, obraził się. Ale wiesz, ale ten tekst, a propos, że to już świecka tradycja, że pierwsza dama... Ja bym powiedział, tak, no rzeczywiście, jakoś to nigdy nikomu w Polsce nie przeszkadzało. To już Lis usiłował zdyskredytować kandydata Dudę, te sensacje ogłaszając, że jego żona jest Żydówką. I co? I nic. I spadaj. No tak samo opowiadał mi kiedyś o akcjach Hyacynt. Opowiadał mi taki stary działacz Solidarności, jak nam mówili, a ten wasz kolega jakiś to jest homo. Ha! I co wy na to? No nic. No ciekawe, rzeczywiście. Się zastanowiliśmy, że on nigdy z żadną kobietą nie przyszedł. A, no to tak, to tak. No i co? Nie? To jest taka rozmowa. No. Tak sobie ubecy myśleli, że jak usłyszę, że Polacy, Lis też miał takie swoje wyobrażenie o Polakach. Zresztą potem jeszcze było kuriozalne wejście Donalda Tuska, który w ogóle powiedział, że wszystko jest winą dziennikarzy, którzy rozmawiali z jakimiś pisowcami, którym przeszkadza żydowskość pani Applebaum, a napisali, że to byli PO-owcy. Widziałaś to? Nie, tego nie widziałam. Ustawka jest prosta, żeby całą rozmowę, nagle wszystkie zarzuty wobec pani Applebaum, która się stała ogromnym obciążeniem dla Sikorskiego i to Tuska stawia w bardzo embarasującej sytuacji, bo teraz właściwie nie wie, jak z tego wybrnąć. Będzie musiał chyba sam kandydować. Nie wiem jeszcze pod jakim pretekstem. Albo się pogodzić z tym, że Trzaskowski mu będzie partię wyjmował, ale myślę, że trudno mu będzie się pogodzić. W każdym razie cała rozmowa, wiesz teraz, jak ktokolwiek będzie cokolwiek mówił o pani Applebaum, to jest antysemityzm, nie wolno, wiesz, takie celowe zwekslowanie, to jest taki manewr, który się robi. Kiedyś, jak wspomniałem o Lisie, była sprawa, że pani Joanna Mucha jako minister sportu tam się skompromitowała kompletnie, ośmieszyła i co zrobiła? Poszła do Lisa i Lis zaczął od pytania, a jak do pani mówić? A ona powiedziała, no preferuje formę ministra, żeby... I co jeszcze? I potem wszystko poszło w śmiech i jakby z niej zrobiono ikonę feminizmu i każdy, kto ją krytykuje, to antyfeminista, prawda? A, z prawami w tym. Ale tam się jeszcze dodatkowo pojawiły takie artykuły na różnych, wiesz, portalach plotkarskich. Historia miłości Radka i Ann. Wiesz, o co chodzi? To jest po prostu no ocieplanie wizerunku. Tak. A ja ci coś przeczytam teraz. Dobrze. Ann Applebaum jest moją drogą przyjaciółką. Jest osobą, którą mój zmarły ojciec Zbigniew Brzeziński darzył ogromnym szacunkiem ze względu na jej uczoność, głęboką wiedzę, miłość do Polski i rozwagę. Przez swoje prace przyczyniła się bardziej niż jakikolwiek inny naukowiec,
do globalnego zrozumienia i świadomości cierpienia i tragedii tej części świata Polski. Jest darzona najwyższym szacunkiem wszędzie, gdzie jestem świadomy i mogę kategorycznie powiedzieć, że jestem niezmiernie wdzięczny za jej rady podczas mojej kadencji tutaj, ponieważ są one zawsze inteligentne i świadome. Uosabia dalej jeszcze Mark Brzeziński oczywiście. Wzruszający. Ambasador teoretycznie Stanów Zjednoczonych w praktyce Partii Demokratycznej, a tak naprawdę przy środowiska właśnie nowojorskich liberałów. Wzruszający wpis w obronie jej oczywiście przed antysemityzmem TVN-u 24 i Moniki Olejnik. Która złożyła czynny żal potem. To taki mówię gambit, ona wiedziała, że jej dużo nie zaszkodzi. Rękę sobie bym dał obciąć, że to jest ustawka po prostu była i tyle, że ona jest zbyt wytrawną dziennikarką, żeby to, tak wyszło to wszystko przypadkiem. No i tutaj skorzystam, żeby zareklamować swój tekst w następnym do rzeczy w przyszłym tygodniu, no bo pan Mark Brzeziński naprawdę jest bardzo ciekawa sytuacja. No, nie chodzi o to, że on się tu zachowywał jak coś pośredniego między księciem namiestnikiem w kolonii, a tarzanem wśród małp, który te małpy cywilizuje nieustającymi pouczeniami, połajankami, wypisami twitterowymi, wywiadami i tak dalej. Tylko to jest coś bezprecedensowego w historii całej Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone są elastyczne w podejściu do wartości, które same głoszą, ale na tej zasadzie, że często im się zdarzało przymykać oko na pewne sprawy. Zgodnie z tą zasadą jeden z amerykańskich prezydentów, jak anegdota głosi, pytany o jakiegoś wrednego dyktatora południowoamerykańskiego, że to przecież taki syn, tam w oryginale było mocniej, opowiadał, owszem, to taki syn, ale to nasz taki syn. Więc takiemu naszemu takiemu synowi się przymyka oko i się nie wypomina pewnych rzeczy i ja bym zrozumiał, gdyby to było stosowane przez administrację Bidena wobec rządu Donalda Tuska. Ale pan Brzeziński tutaj zrobił coś więcej. Tu się dzieje bezprawie, tu się dzieje najczystszy bandytyzm. Bodnar, Sienkiewicz rozwala telewizję bezprawnie, tydzień później dopiero zmyślając podstawę prawną, czyli rzekomą likwidację. Przecież tam weszli tydzień wcześniej niż postawili, tak, w stan likwidacji. Bodnar rozwala prokuraturę. Bezprawnie mianuje jakichś prezesów sądów. Władza ignoruje Trybunał Konstytucyjny. Powiada pan marszałek niezależny ten. Sąd Najwyższy. Rozpieszczają. I ambasador amerykański nie tylko, że przymyka oko na ewidentne łamanie prawa, ale entuzjastycznie ich popiera. I nazajutrz po każdym łajdactwie Bodnara jest pan Bodnar w ambasadzie amerykańskiej, co samo w sobie jest sprzeczne z prawem, ponieważ minister w Polsce, jak chce rozmawiać z ambasadorem obcego państwa, to go zaprasza do siebie. Nie wolno mu chodzić do ambasady ministrowi. No ale wiadomo, pan Brzeziński tu nie był jako ambasador obcego państwa, tylko jako lord protektor, nie? W związku z czym nazajutrz po każdym świństwie pan Brzeziński zamieszczał sążniste tweety, selfiki z danym łobuzem. A pamiętasz to zdjęcie z myrchami? To też jest i właśnie wyrazy frenetycznego poparcia, że tu Stany Zjednoczone popierają przywracanie praworządności i tak dalej. Więc jest to taki obciach, że myślę, ja wiem, że Donald Trump ma w tej chwili ważniejsze sprawy na głowie i musi w kraju swoje rzeczy ogarnąć, a będzie miał naprawdę poważny problem zresztą, to może o tym też warto jest powiedzieć, bo będzie miał wielki problem z tymi swoimi potworami korporacyjnymi, które Amerykę zdominowały. To jest w tej chwili największy problem amerykański. Też on się wiąże z Chinami, bo cała penetracja chińska w Ameryce to jest właśnie przez te wielkie koncerny, w które Chińczycy bardzo sprytnie powłazili. Więc wiem, że Trump będzie miał dużo rzeczy na głowie, ale powinien też w którymś momencie jak najszybciej z gwizdem tego pana z Polski zabrać, bo jest to obciach, delikatnie mówiąc. I to nie to, że dla nas, tylko że dla Ameryki jest to wielki obciach. No dobrze, to skoro państwo nie wiedzą, na kogo głosować, kogo wybrać, my tutaj oczywiście żadnej agitacji politycznej uprawiać nie będziemy, ale Rafale, mamy kandydata niezależnego. Jeżeli nie pasuje państwu Prawo i Sprawiedliwość, Platforma, tutaj ta walka między kandydatami, to mamy prawdziwie niezależnego kandydata. Kto to jest? Wiem. Starajmy się mówić o ludziach poważnych. Rzeczywiście. No, ale to jest kandydat Szymon na Hołownia. Prezydenta. No może to znowu też jest taki gambit jakiś, który, wiesz, jak robiła pani Olejnik z tym, że narazi się nawet na to, że ją nazwą przez chwilę antysemitką, ale pomoże Radziowi. Czy jak robi Donald Tusk, być może, czy ktoś, ale myślę, że to bez wiedzy Donalda Tuska aresztowanie pana Sutryka by nie nastąpiło. Czyli niby
ryzykuje, że łatka złodziei do Platformy. Przypomnijmy, za dyplom MBA, tak? Na Collegium Humanum, bo tego jeszcze nie wiedzieliśmy, że tego Collegium Humanum też są silne, poza tym, że można to pokazać jako, tak powiem, przekręt bipartyjny, bo przecież zaczęło się Collegium Humanum jeszcze za poprzednich rządów, czy Collegium Tumanum, jak niektórzy mówią. I też chyba taki gambit wizerunkowy robi pan Hołownia, to znaczy, gdyby po prostu powiedział, że będzie kandydował na prezydenta, to ten news by się nie przebił. Szczerze mówiąc, kogo to już teraz obchodzi. Natomiast jak się dodał, że będzie kandydował jako niezależny kandydat, to jest to tak głupie, że wszyscy to podchwycili, żeby się śmiać i toczyć bekę z Hołowni, Nawet Jarosław Kaczyński stoczył tak zwaną bekę, bo powiedział, że Szymon Hołownia powiedział, że jest kandydatem niezależnym, a ja jestem wysoki, no i co z tym? No to mniej więcej coś takiego. Ja jestem cycatą blondyną, przepraszam. Jest taka, w tej chwili jest taka łatwość w sferze publicznej wygadywania kompletnych bredni. Ale to kompletnych bredni, naprawdę. No bo jeżeli można o partii, która rządziła jak rządziła, ale akurat w sprawie wsparcia Ukrainy to aż do przesady, bo myślę, że trochę za dużo zasiłków uchodźcom narozdawano lekką ręką i teraz mamy z tym duży problem, ale wsparcie wojskowe, wszystko, że wiadomo, że polski premier Mateusz Morawiecki objeżdżał przed atakiem Putina na Ukrainę kraje zachodnie i tam im perswadował i tłumaczył, że ten atak nastąpi, oni go lekceważyli, oczywiście, bo ruska bardzo potężna intoksykacja jest, że nie wierzyć w to, co mówią Polacy o Rosji, bo Polacy są, wiadomo, że są rusofobami i to nie miało sensu. I można mówić, że nagle, że to jest agent Putina i że ta partia jest agenturalna wobec Putina i w ogóle każde brednie można już wygadywać. To jest coś zupełnie niewiarygodnego. W dobie mediów społecznościowych dyskurs się oderwał kompletnie od rzeczywistości, tylko czasem się z rzeczywistością zderza. Na przykład się nagle okazuje, Trump wygrał, kończy się obłęd klimatyczny, kończy się religia klimatyzmu i teraz nagle, wiesz, się zmieniają zupełnie, no wracam do tego wątku, bo to jest dla mnie bardzo ważny wątek, ponieważ był taki raport wczoraj chyba, czy przedwczoraj, polecam Państwa uwadze, polskie sieci energetyczne wyliczyły, że już w za przyszłym roku, 2006, właściwie polski system energetyczny się załamie. I też trzeba pan, nie chcę się wyrażać, inteligentny inaczej pan Miłosz Motyka z PSL, no powiedział, że farmy wiatrowe na Bałtyku dadzą tyle energii elektrycznej, co elektrownia atomowa, człowieku. Idź się ogólnie do przedszkola, wracaj się naucz czegoś na temat przyrody, fizyki, no po prostu wiatraczki, które są czystym przekrętem, na wielu polach, bo głoszę taką tezę i tłumaczę ludziom, że obłęd klimatyzmu de facto okazał się formą podboju Zachodu przez Chiny. Europa rozwaliła swoją gospodarkę doszczętnie, natomiast wyrosła na tym potęga Chin. Bo te wszystkie wiatraki, te wszystkie fotowoltaiki, panele solarne, to wszystko to jest, to napędziło chińską gospodarkę. To są ich produkty, to są ich surowce, których metale ziem rzadkich, których z uwagi na demokrację nie można wydobywać na Zachodzie, no bo nikt się nie zgodzi, żeby zmieniono w gigantyczną dziurę w ziemi kawał Prowansji na przykład, czy Pikardii, czy któregoś z landów niemieckich, a w Chinach nie jest problem wysiedlić 50 milionów ludzi na zbity pysk i zrobić tam, żeby kopać kobalt, lit i prawda, i żeby mieć zielone technologie. Te zielone technologie są po prostu formą podboju, dlatego mówię o wielkim problemie, który ma Donald Trump, bo on mówi bardzo słuszne rzeczy, że trzeba z tym skończyć, że zbudowali potwora właśnie przez to, że Amerykę zdominowały te korporacyjne potwory działające wyłącznie w przymusie maksymalizowania zysku w krótkim czasie, bo te wszystkie wielkie korporacje tylko tak działają. Do końca kadencji prezesa, żeby zwiększyć wartość akcji wielokrotnie, potem się świat może zawalić, to już nikogo nie interesuje. I rzeczywiście się teraz wali. Mówiłeś chyba o tym rzeczywiście w zeszłym. Mówiłem wielokrotnie, ale nie wiem, czy mówiłem o tym, że była próba jeszcze, nie wiem, z pół roku temu czy rok temu, była próba przeforsowania w Stanach Zjednoczonych ustawy, która miała poparcie bipartyjne. Bo było to pilotowane i przez demokratę, i przez republikanina. I chodziło o taką ustawę, żeby wszystkie firmy działające w Stanach Zjednoczonych tylko musiały informować, jaki jest komponent chiński w tej firmie. Bo tego nikt oficjalnie nie wie. To jest ich dobra wola, czy oni mówią. No i to zostało ustrzelone. Ta ustawa została ustrzelona. Także penetracja chińska w Stanach być może jest równie wielka jak w Europie.
a w Europie jest gigantyczna po prostu. I w dodatku Chińczycy Europę wydutkali kompletnie, no przecież całe szaleństwo europejskie było robione w głębokim przekonaniu, które nie wiadomo na czym było oparte, że opanowanie zielonych technologii uczyni z Europy lidera światowego. Kolejny genialny pomysł Unii Europejskiej na to, jak stać się światowym mocarstwem, czy jak wrócić do roli imperium światowego. Będziemy produkować samochody elektryczne. Będziemy je produkować w Chinach, bo tam można emitować dwutlenek węgla, tego więc robimy, że my tu wygaszamy emisję dwutlenku, bo przenosimy tę emisję do Chin, ale no to rzeczywiście ma sens. Ale dusimy tak. Tą emisją Polskę, dusimy, prawda, inne kraje, żeby je poddać dyktatowi niemieckiemu, a potem będziemy zasypywać cały świat, będzie kupował te niemieckie samochody elektryczne. Okazuje się, że po pierwsze Chińczycy robią lepsze samochody elektryczne, znaczy robią takie same, bo ukradli technologię Niemcom i robią to lepiej i taniej. A po drugie, że świat nie chce kupować samochodów elektrycznych. Bo to jest badziewie, to jest niepotrzebne. No to jest, nie wiem, można wymyślić latające solniczki, ale prościej jest zwykłej użyć i równie bezsensowne są te jakieś tam... Czyli nie jesteś fanem elektrycznych samochodów? Nie jestem, nie. Ja uważam, że to jest jedna z... To będzie w podręcznikach historii, będą się ludzie zastanawiali, jak można było tak zdurnieć po prostu? Jak można było robić coś tak sprzecznego ze zdrowym rozsądkiem, jak niszczenie podstaw energetycznych gospodarki w krajach zachodnich i podrażanie ceny prądu wielokrotnie. No naprawdę, to jest coś... Rafale. Co, ale teraz będę, tak. jest taki... Ja przypominam, pamiętasz jak się skończyła... Bo była taka cała światowa histeria nakręcona przez tak zwane Big Pharma, żeby jeszcze więcej miliardów Pfizerowi i innym producentom szczepionek nadać. No skończyło się tak, że było ich znacznie za dużo, ale co się z nimi stało? Ale mimo, że było za dużo, to nadal tu latał pan Grzesiowski, który zresztą jest z jakiegoś powodu głównym inspektorem sanitarnym, co jest jakimś obłędem i latał i krzyczał, że trupy na ulicach będą leżały stosami, jak nie wprowadzimy obowiązku, że każdy Polak ma 7 razy być zaszczepiony obowiązkowo. Jak tego nie wprowadzimy, to setki tysięcy ludzi zginą. Lada. I potem nagle pierdut, wszedł Putin na Ukrainę, 3 miliony Ukraińców niezaszczepionych, bez maseczek. I skończyło się z dnia na dzień. I ty ludzie teraz se chorują na COVID, na inne, przecież wtedy cały czas... Niektórzy nawet mówią a propos tych memów, że właśnie Putin zatrzymał pandemię. Zabił wirusa. No to tak samo można powiedzieć, że być może ten obłęd klimatyczny, nagle bańka pęknie, czarny łabędź, jak to Nassim Taleb nazwał, się pojawi i nagle się wszyscy będziemy zastanawiać... Rafał, ale jeszcze jedne dane chciałam skomentować. Jeszcze jedne dane, bo to jest też bardzo istotne a propos energetyki, a propos naszych spółek. W trzecim kwartale tego roku zysk netto grupy Orlen wyniósł 188 milionów złotych i był niższy aż o 4 miliardy 368 milionów złotych rok do roku. Spadł więc o prawie 96%. Wiesz co, ja znowu coś przeczytam z Twittera. Bo generalnie moim zawodem jest to, żeby umieć sformułować to, co państwo sobie gdzieś tam myślą, czują, ale nie potrafią tego wyrazić. Ale też tak, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji się nie zaczepiła. Nie, tym razem chcę powiedzieć, że ja znalazłem coś, że właściwie jest takie dość obrzydliwie brzmiące polski frazeologizm, że z ust mi ktoś wyjął, nie? Że właściwie miałem to na końcu już tutaj wpłata mózgowego. Miałem na końcu języka i przeczytałem, taki pan Tomasz de Talleyrand się podpisuje na Twitterze. To wszystko, co się dzieje dziś w Polsce, o masz, tylko że ja to zobaczyłem, przepraszam bardzo, bo zamiast na dobrze, ten spokojnie, wszedłem. Rafał szuka notatki. Nie, bo to jest rzeczywiście, bo teraz jak zapowiedziałem, no to już muszę znaleźć. To ja powiem w międzyczasie, jak to skomentował, to Rafał szuka, ja powiem, jak to skomentował Szymon Hołownia. Nie wiem dokładnie, o co chodziło, ale tam było takie spotkanie z wyborcami i on te spółki Skarbu Państwa porównał do takiego balona i ten balon jest pompowany i jak on pęknie, to on może nas poranić. Nie wiem, co autor miał na myśli, jeśli może trzeba by się było przenieść do liceum w czasy języka polskiego i matury. Nie wiemy, o co chodzi, ale tak starał się to usprawiedliwić to jest... pan Szymon Hołownia, jakiś balon, który ma pęknąć, ma nas poranić. Tak, nie wiem, jest, a fakty są, jakie są. Spadek o 96%. Rafał szuka, to tak? Jest. Przepraszam. To wszystko, co się dziś dzieje w Polsce, wygląda jak jakiś zły sen. Z lidera wzrostu najszybciej się rozwijającego państwa w Unii Europejskiej, nie tylko w Unii, na świecie. Naprawdę. Dane Davos.
z najszybciej się rozwijającego państwa, gdzie w kilka lat udało się skasować nędzę dzieci, zdusić największą zmorę trzeciej RP, czyli bezrobocie, do zaledwie 3%, podwoić dochody budżetu państwa przy jednoczesnym zmniejszeniu opodatkowania 90% ludności i podwojeniu jej siły nabywczej. Z tym podatkowaniem bym polemizował, ale to są szczegóły. Po tym wszystkim tubylcy wybrali sobie do władzy pospolitych bandytów, którzy zaledwie w rok to wszystko rozpieprzyli i mają zamiar nadal ruinować. Tego się nie da na spokojnie znieść. I co ja mogę powiedzieć? No pan Tomasz de Talleyrand ujął sprawę, nie wiem, to jest niesamowite. Po prostu w ciągu roku, nie tylko Orlen, wszystko po prostu leci. Nie ma pieniędzy na służbę zdrowia. Pieniędzy nie ma i nie będzie. To jest znak firmowy rządów Donalda Tuska. Przecież przypomnę, że poprzedni Tusk... One nie miały być gdzieś zakopane, te pieniądze? Nie, na takich paletach miały przyjechać. KPO miało przyjechać. KPO i co właśnie z tym KPO słynnym? Nie...